Porozmawiajmy o przyszłości. Do roku 2050 pojawią się latające samochody i soczewki z rozszerzoną rzeczywistością, które zastąpią nam telefony. Powrócą dinozaury, drukarki 3D będą drukować jedzenie. Chwila, moment, co? Dinozaury? To nie żart. Wasze marzenie z dzieciństwa o prawdziwym parku jurajskim już za 30 lat może się spełnić. I tak początkowo naukowców zainspirował słynny film. Faktycznie chcieli znaleźć komara w bursztynie i wyciągnąć z niego DNA. Ale problem z filmami polega na tym, że zwykle nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. W prawdziwym świecie naukowcy napotkali poważny problem. Najstarsza próbka DNA, którą byli w stanie zdobyć, liczyła sobie tylko milion lat. Tylko, ponieważ wszystkie dinozaury wyginęły jakieś 65 milionów lat temu. Poza tym, DNA to bardzo wrażliwy materiał. Szanse, że leży gdzieś nietknięty jeszcze z czasów kredy, są praktycznie zerowe. Zamiast więc szukać materiału genetycznego uwięzionego w brzuszku pradawnego komara, postanowili pobrać próbki od najbliższych potomków tych gadzich gigantów. Nie, nie chodzi o podobne do dinozaurów gady, takie jak krokodyle czy warany z Komodo, ale o ptaki. W ciągu milionów lat ewolucji łapy dinozaurów zmieniły się w skrzydła, a ich typowe dla gadów wydłużone szczęki stały się dziobami. Nie trzeba być ekspertem od genetyki lub paleontologiem, żeby zauważyć wspólne cechy. Pelikany wykazują uderzające podobieństwo do pterozaurów, a strusie wyglądają trochę jak velociraptory, tyle że są bardziej puchate. Jak myślicie, który ptak okazał się być najbliższym żyjącym krewnym dinozaurów? Ogromne drapieżniki jak kondor olbrzymi czy bielik amerykański? A może jastrząb lub sokół? Nie, w dzisiejszych czasach najbliższym dinozaurom jest kurczak. Wiem, ten głupkowaty ptaszek z wiejskiego gospodarstwa w ogóle nie przypomina dinozaura. Ale wstrzymajcie się z oceną i przyjrzyjcie się, jak chodzi. Zabierzmy mu pióra, ups, pokryjmy łuskami, zamiast dzioba dajmy mu paszczę z zębami i doczepmy długi, umięśniony ogon. I voilà! Oto mini tyranozaur. Gdzieś w głębi swojego DNA kurczak posiada geny tych budzących grozę drapieżników. Naukowcy zamierzają genetycznie zmodyfikować to DNA, by odwrócić ewolucję. Jeśli wszystko się uda, z jajek zaczną wykluwać się dinozaury. Termin na osiągnięcie tego celu to rok 2050. Ale czy świat współdzielony z dinozaurami faktycznie będzie taki fajny, jak się wydaje? Przenieśmy się w czasie do 2060 roku, do hipotetycznej przyszłości, w której na Ziemi żyją dinozaury wszystkich gatunków i rozmiarów. Co się zmieni? Na początku pojawią się parki rozrywki i ogrody zoologiczne. Tak, świat parku jurajskiego stanie się rzeczywistością, wręcz nową erą. I będzie to bardzo lukratywny biznes. Oczywiście dzięki nowoczesnej technologii dinozaury nie będą mogły uciec. To błąd, który można popełnić tylko w filmach, prawda? Po jakimś czasie pojawią się sklepy zoologiczne z dinozaurami, więc ludzie będą mogli kupić własnego, malutkiego dinusia. Co prawda pewnie nie będzie aportować i nie nauczy się żadnych sztuczek, w końcu jego mózg nie różniłby się za bardzo od mózgu kurczaka. Może po prostu będzie ślicznym dodatkiem do torebki? Pojawią się też nowe dino-dyscypliny sportowe. Dżokeje będą się ścigać na grzbietach velociraptorów, choć w sumie te drapieżniki pewnie nie dadzą się tak łatwo osiodłać. No chyba że konia zastąpi szybko biegający roślinożerny hadrozaur. Ludzie znajdą zastosowanie dla tych ogromnych gadów w rolnictwie. Wyobraźcie sobie, że mieszkacie na wsi, a ogromny diplodok pomaga wam orać ziemię. A ile nawozu będziecie mieć? Oczywiście nie moglibyśmy im pozwolić żyć na wolności. Ogromne roślinożerne gady zjadłyby wszystkie rośliny i nie zostałoby nic dla pozostałych zwierzaków. Jeśli chodzi o mięsożerców, no cóż, który ssak przetrwałby, jeśli do łańcucha pokarmowego trafiłyby tyranozaury, spinozaury i velociraptory? Oceany byłyby bezpiecznym miejscem dla rozwoju dinozaurów, a przynajmniej jest tam tyle miejsca, że mogłyby się wszystkie pomieścić. Morskie gady dinozauropodobne, takie jak plezjozaury, notozaury i mozozaury, mogłyby żyć szczęśliwie, a człowiek za bardzo nie ingerowałby w ich sprawy. Choć nasz gatunek cechuje niezaspokojony apetyt na owoce morza, więc nie możemy nic obiecać. A co powiecie na to, gdyby tak dinozaury w ogóle nie wyginęły? Załóżmy, że ten meteoryt spadł do oceanu albo ominął naszą planetę. Dinozaury by przetrwały, ale nie na długo. W końcu napotkałyby problem, z którym nie poradziła sobie jeszcze żadna bestia. Ludzi.
Nasi przodkowie polowali na gigantyczne mamuty i pewnie poradziliby sobie także z dinozaurami, włącznie z potężnym i przerażającym T-Rexem. Może i w filmach potrafi on prześcignąć Jeepa, ale w rzeczywistości wcale nie był tak szybki. Eksperci przeanalizowali masę ich ciała i odkryli, że kości tyranozaurów nie mogłyby wytrzymać prędkości 50 km na godzinę. To szacunkowa wartość, którą od lat powtarzają naukowcy. Gdyby jego kości się nie złamały, zwierzę po prostu by się przewróciło. Poza tym kończyny dinozaurów były naturalnie zgięte, przez co i tak nie mogłyby za szybko biegać. Ostateczny werdykt? Siejące po strach gady mogły poruszać się z maksymalną prędkością około 20 km na godzinę. To nadal dość szybko, ale człowiek może z tym konkurować. Czy zatem przetrwałyby aż do dziś? To mało prawdopodobne, zwłaszcza w przypadku olbrzymich dinozaurów. Diplodok, brachiozaur, triceratops, stegozaur, jasnostronozaur, tego ostatniego akurat wymyśliłem. Wielkie zwierzęta potrzebują ogromnych posiłków, a na świecie jest ograniczona ilość roślin. Niektórym gatunkom by się to udało. Mamy w końcu współczesne żółwie morskie, które pływały już miliony lat temu. Możliwe, że przetrwałyby małe, biegające dinozaury. Żyłyby na ulicy jak gołębie lub w kanałach ze szczurami. Niektórzy ludzie uważają, że dinozaury tak naprawdę przeżyły do dziś, tylko nie wiemy, gdzie żyją. I nie mówię tu o potworze z Loch Ness czy Megalodonie, ale o prawdziwych dinozaurach z okresu kredy. Sprawdźcie w internecie, a znajdziecie sporo filmików, na których widać ocalałe osobniki. Oczywiście te nagrania są nieprawdziwe i łatwo to udowodnić. To po prostu bardzo dobre efekty specjalne, podobne do tych, jakie widzimy w filmach. Najciekawsze jest to, że w zasadzie nie wiemy, jak wyglądały i jak brzmiały dinozaury. Zostały po nich tylko kości. Czy były pokryte piórami? Jakiego koloru była ich skóra? Czy ryczały jak lwy, czy gdakały jak kury? Chyba musimy poczekać do 2050 roku, żeby się przekonać i zobaczyć te gigantyczne jaszczury na własne oczy. A jeśli jesteście widzami z przyszłości, dajcie znać w komentarzach, jak się żyje z dinozaurami. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne filmiki, które na pewno Wam się spodobają. Wystarczy, że klikniecie jeden z nich. I pamiętajcie, pozostańcie po jasnej stronie życia.